Za nami pierwsza trzy grupy serii próbnej przed dzisiejszym konkursem. Przypominam, w realnym świecie dzisiaj konkurs w Innsbrucku nie doszedł do skutku. Przegrali organizatorzy z zbornikami wiecznymi. U nas nie ma warunków wiecznych, niekorzystnych. U nas cały czas, na szczęście, ten wiatr jest akceptowalny przez jury. Także u nas zawody trwają. Na razie seria pełna, później oczywiście sama drużynówka. Po trzech grupach prowadzą Norwegowie przed Amerykanami i Polakami, którzy jak się prezentują, tak się prezentują, ale na razie utrzymujemy się w tej czołówce. Ale będzie dalej, przekonamy się w ostatniej grupie. Na razie na końcu Szwajcarzy po dwóch próbach z upadkami. Gdyby był tylko jeden upadek, sytuacja byłaby zupełnie inna. Ekipa Ukrainy i Włoch, to na tych upadkach korzysta. 12 miejsce po trzech grupach, po czterech niewiele się zmieni. Giovanni Bezzadora 105,5 metra, noty po 18,5, no nie popsuł tej próby tak naprawdę. Ale widzimy wynik, po czterech skokach 9 miejsce, przegrali z 8 drużynami jednym skokiem. No ale dlatego, że ten jeden skok był zerowy. Tak, że no były jakieś tam metry, ale nota była zerowa. Amerykanie. Kevin Bickner, Amerykanie na drugim miejscu po trzech grupach. Kevin Bickner sytuację może utrzymać. Najdłuższy skok 123 metry. Noty 19, 18,5 punktu. Amerykanie niemal na pewno po tym skoku wygrają serię próbną. Ekipa Finów, Janne Ahonen. Ekipa Finów siódma po trzech grupach. Janne Ahonen walczący o każdy metr. No blisko punktaka ląduje tutaj. 117 metrów. Noty 19. Drugie miejsce, 25 ponad punktów straty do Amerykanów. No i ekipa Niemiec. Dziewiąte miejsce od początku tej serii próbnej miała ta ekipa. Tak naprawdę gdzieś tam w zasięgu. Karl Geiger. No. 113 metrów. Noty 19, 19,5. Przegrali 25 punktów z ekipą Finów. No i ponad 50 z Amerykanami. Japonia. Japonia była ósma, miała pewną przewagę nad Niemcami. Ryoyu Kobayashi przewagę utrzyma, bo ląduje podobnie jak Geiger, trochę może bliżej, ale niewiele bliżej. 111,5, noty od wszystkich sędziów po 15,5 punktu, jest trzecie miejsce, prawie 13 punktów do Finów ekipa straciła. 12 punktów przed Niemcami. No i ekipa Austrii, mająca czwarte miejsce po trzech grupach. Stefan Kraft. Stefan Kraft, to będzie solidny skok. Na miejsce drugie w tym momencie. 119 metrów, noty 19, 18,5, prawie 14 punktów straty do Amerykanów. Ekipa Polski, no Kamil potrzebowałby rekordu skoczni, żeby tutaj objąć powodzenie z drużyną. Próba Kamila taka spokojna na szczęście. 116,5 metra, noty 19, 18,5, jest miejsce trzecie za Austrią. Ale postępowa nasze drużyny obiecujące przed konkursem. Dużo lepsza niż wczoraj, kiedy nasi się męczyli. Szwajcarzy. Simon Amann. Ekipa 14 po trzech grupach. Simon Amann trochę ratuje sytuację drużyny z upadkiem, ale 122 metry. No nie mają szczęścia Szwajcarzy. Nie mają szczęścia Szwajcarzy, bo gdyby Simon Amann to ustał, mogliby zbliżyć się do Ukrainy i Włoch na ostatniej prostej. No ale tak się nie stanie, bo ekipa zakończyła upadkiem ten ostatni skok, więc takie podsumowanie było tego treningu dla tej ekipy. Teraz Norwegia. Halvor Elnergrenerud nie da drużynie prowadzenia, nie będzie drugiego miejsca chyba nawet, gdzie trzecie. A drugie jednak jest minimalnie. 116,5 metra, noty 19. No nie tak minimalnie, bo jednak 8 punktów przed Austrią. No, przeliczyłem się. Zapomniałem, że Norwegia miała przewagę nad Austrią. No i teraz Francja z Kanadą. Było szóste miejsce po trzech grupach. Vincent de Compsevoix, udany trening, bo Sevoix też ląduje około punktuka. Odległość 117 metrów. Noty 19, 19,5 punktu. Minimalnie z nami ekipa przegrała o pół punktu. No i ekipa Czech. Piąte miejsce po trzech grupach. Roman Koudelka. Trochę sobie od Kamila. 112,5 metra, noty po 19,5, miejsce szóste przed Finami, a za Francją i Kanadą w tym momencie. Wcześniej minimalnie nad Finami wygrali o punkty 60 tylko. Amerykanie na pewno sobie wygrają, pozostały nam trzy ekipy, które nie zagoszczą w czołówce. Najpierw Słowenia, Domen Prevc, ekipa Słowenii 13. Po trzech grupach, teraz się troszkę może zmieni. Domen Prevc 118,5.
Nie zmieni się, bo ekipa minimalnie z Ukrainą i Włochami przegrała. Noty wysokie nie wystarczyły. To około 4 punktów na korzyść Ukrainy i Włoch pozostało. Rosjanie. Miejsce 11 po 3 grupach. W ostatniej grupie Dmitrij Wasiliew tutaj, ale Wasiliew zbyt chaotycznie pobył się z progu i w efekcie równie tylko straci. 100,5 metra. Noty 17,5 punktu. No i pozostali Kazachowie z Estończykami. Było 10 miejsce po 3 grupach. Stawyżel Muminow bez szału na razie. Odległość 109 metrów, noty 19 i ekipa kończy serię punktów na 10 miejscu. Amerykanie wygrywają, druga Norwegia, trzecia Austria, czwarta Polska, piąta Francja z Kanadą. Potem Czesi na miejscu 6, 7 Finowie, 8 ekipa Japonii. 9 Niemcy, potem Kazachowie z Estończykami, którzy z Niemcami przegrali 17 punktami. Potem Rosja na 11 miejscu, z dużą stratą już do Kazachów, bo to zada 47 punktów. Potem Ukraina i Włochy, Słowenia i Szwajcarzy. Szwajcarzy zaczęli źle i potem było tylko coraz trudniej. No Pajer dał nadzieję, że będzie lepiej, ale to wszystko się potem szybko rozmyło. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o serię próbną. U nas bohaterem Andrzej Stękała w serii próbnej, który okazał się też najlepszym zawodnikiem indywidualnie. Drugi był lider Amerykanów Kevin Pickner. No a na trzecim miejscu indywidualnie tutaj kto był? Jan Motora z drużyny czeskiej. Jest tam Czesi na miejscu 6, choć reszta ekipy skakała kilka metrów bliżej. Tak wygląda seria próbna. Przed nami zawody, które wierzymy, że również będą interesujące. I oby udane do naszej ekipy. Na razie rekord skoczni 123 metry, ale wierzymy, że będzie jeszcze poprawiony. Ukraina i Włochy rozpoczyna, a konkretnie Aleksin sam, który tym razem już po startu nie zaliczy, ląduje znacznie dalej niż w serii próbnej. Tam miał 64,5 metra z upadkiem, teraz 112 metrów z telemarkiem. Noty 19,5 punktu. Na razie więc otwarcie dużo lepsze niż w serii próbnej. Amerykanie przed nami. Casey Larson. Amerykanie, którzy od początku mieli udaną serię próbną. Te trzy punkty są udane. Casey Larson, odległość 118 metrów. 118 metrów, noty 19 i prowadzenie o prawie 10 punktów przed Ukrainą i Włochami. No i teraz ekipa Finów. Finowie, z tego co pamiętam, 8 miejsce chyba w serii próbnej. Oli Młotko komplikuje sytuację drużyny. Po pierwszej grupie ekipa będzie daleko. Ooo, i to bardzo daleko. 82 metry z upadkiem daje straty, które nie będą do odrobienia praktycznie. Oli Młotko pogrzebał szansę drużyny, choć nie był obiecujący wynik Oli Młotki. Ekipa Niemiec. Pił paszkę. Daleko. Stosunkowo. Z telemarkiem 115,5 metra. Noty po 19,5 punktu. Lokata druga, 3 punkty za Amerykanami. No i teraz ekipa Japonii. Yuta Watase. Yuta Watase przeciętnie, bo nie będzie rewelacyjnie. 105 metrów. Noty 18,5. Japonia będzie musiała gonić rywali, bo na razie będzie nota poniżej 100 punktów, a więc będzie jedna z niższych lokat. Austria. Ekipa Austrii. Trzeci wynik serii próbnej, ale Heiberg zaczyna źle dla Austrii tym razem. I z upadkiem jeszcze dodatkowo. 98 metrów. Podobnie jak Finowie, takie Austriacy w trudnym położeniu po pierwszej grupie będą. No i teraz nasza ekipa, ekipa gospodarzy, Polska, Piotr Żyła. Nasza ekipa nie miała wpadki w serii próbnej. I tak samo zaczynamy konkurs. Piotr Żyła. Drugie miejsce chyba w tym momencie. 115,5 metra, no trzecie, ale ważne, że dobry początek. Noty 19, 1,5 punktu za Niemcami, ważne, że będziemy w czołówce po pierwszej grupie. Mamy spory zapas punktowy i obydwymy go zachowali do końca. Teraz ekipa Szwajcarii, która szczególnie ma co odrabiać po serii próbnej. Dominik Peter. No już to słowo będzie dłuższy niż w serii próbnej, ale Szwajcarzy będą za nami. 112,5 metra. Noty po 19,5 punktu, jest czwarte miejsce, ale do nas tracą prawie 4 punkty na razie Szwajcarzy. Ekipa Norwegii. Daniel Andretande. Norwegowie drugie miejsce w serii próbnej. Daniel Andretande otwarcie dobre. Nie rewelacyjne, ale dobre. 111,5 metra. Noty 19,5 minimalnie za Ukrainą i Włochami. Na miejscu szóstym. Zostało nam 5 ekip do końca tej grupy. Francja z Kanadą. Roman Lamy-Chapuis. Najdłuższa odległość. Jest ten rekord skoczni. 123,5 metra. My ten skok już sobie zapiszemy, bo chociaż pewnie stulało. Zabrakło trochę jeszcze metrów do tego
co byśmy chcieli sobie upamiętniać, ale ważne jest to, że jakoś to już to odległość, prawda, wyglądała. 123,5 metra, w pięknym stylu, bo pojawiły się nawet dwudziestki. Dlatego ten skok musimy sobie upamiętnić w archiwum. Proszę zobaczyć samemu, jak to pięknie wyglądało Romain Lemichapuis i jego mocne otwarcie dla ekipy Francji i Kanady. Sędziowie z Norwegii, Szwajcarii, Polski, Austrii i Szwecji. Dwudziestki dostał Chapuis od sędziego z Polski i Szwajcarii. Żeby było ciekawiej. Ekipa na prowadzeniu o prawie 12 punktów przed Amerykanami. No i teraz ekipa Czech. Łukasz Hlava, proszę Państwa. No ciekawe. Ciekawe, jak to się ułoży. Łukasz Hlava. Dobry skok stosunkowo. 117 metrów. Noty 19, 19 i punktu jest trzecie miejsce tuż przed Niemcami. A więc nad nami też przewaga niewielka. No i niewielka jest to do Amerykanów w przypadku drużyny Czech. No i Słowenia. Podobnie jak Szwajcarzy, ma dużo do odrobienia po serii próbnej. Peter Prewc, lepsze otwarcie niż w serii próbnej. Wtedy było z upadkiem i trochę krócej. Teraz 113,5 metra w pięknym stylu. Noty po 19,5 punktu. Miejsce szóste tuż za Polską. Jak się wkrótce okaże. Także no i dobry wynik oczywiście i zły. Zależy od jak będą spojrzymy na ten wynik Petera Prewca. Są powody do zadowolenia i powody do niedosytu. Polska utrzymuje piąte miejsce. Na gorszym przypadku będziemy na siódmym miejscu. Zostały dwie ekipy. Rosji i potem Kazachowie z Estończykami. Najpierw Rosja. Jewgeni Klimow. Otwarcie. No. Podobno do Piotka Żyły. 115,5 metra. Noty 19, miejsce 5, egzak z Polską, no podobne do Piotrka Żywy, jak się okazało, nawet identyczne. No ciekawa sytuacja, nie powiem. Została nam drużyna Kazachów i Estończyków do końca tej grupy. Siergiej Tkaczenko, pamiętamy, drużyna Kazachów nie była mocna w serii próbnej. I teraz coś jest nieciekawie. Tkaczenko, 108 metrów. Noty po 18,5 punktu, ekipa 11 po pierwszej grupie, a więc prowadzi Francja z Kanadą. Na drugim miejscu Amerykanie, trzecia drużyna Czech, czwarta ekipa Niemiec, piąta Polska z Rosją, później siódma Słowenia, ósma Szwajcaria. Dziewiąta ekipa Ukrainy i Włoch, dziesiąta Norwegia, potem Kazachowie z Estończykami, Japonia, Austria i Finowie. Dwie ostatnie ekipy bez większych szans na serię finałową, chyba że naprawdę będą starać się ze wszystkich sił, no to może jakimś tutaj przyszarpą miejsce ósemce, ale nie będzie to łatwe. Ekipa druga, druga grupa. Ukraina i Włochy, Davide Bersadola, ekipa dobra. Dobra ekipa, 112,5 metra, Davide Bersadoli, noty 19. Postawa podobna jak Insama, więc ekipa na razie rzeczywiście tutaj równo się prezentuje. Amerykanie, David Gostendelic, potrzebuje około 109-110 metrów, by drużyna objęła prowadzenie. No i prowadzenie jest z kretesem. Piękny skok Davida, 122,5 metra. Noty 19, drużyna odskoczy teraz rywalom. 27 punktów przed Ukrainą i Włochami. Ta przewaga robi wrażenie. No i teraz ekipa Finów, Antti Aalto. Ekipa Finów najsłabszą drużyną po pierwszej grupie. Antti Aalto trochę ten obrazek zniweczy. Odległość 115,5 metra. Noty 19. No widzimy sytuację. Finowie przegrywają z Francją, no to może mieli jeden skok więcej. Niemcy. Czwarte miejsce w pierwszej grupie. Markus Eisenbichler. On zapoczątkował świetne skoki. No i teraz widzimy. Także teraz próba Eisenbichlera przyzwoita. 122 metry. Noty od wszystkich sędziów po 19,5 punktu. 2,4 za Amerykanami. I 25 punktów przed Ukrainą i Włochami. Ekipa Japonii. Po pierwszej grupie 12 miejsce. Teraz Junshiro Kobayashi. Trochę poczucie odrobił, ale pytanie, czy w nocie. 106,5 metra, noty po 18,5. Japonia wyraźnie przegrywa z Ukrainą i Włochami. Japonia jest tylko przed Finami. Tu przewaga jednak ponad 50 punktów oczywiście. No i ekipa Austrii. Manuel Fettner. Austria po pierwszej grupie 13. Fettner nierewelacyjnie. Z upadkiem dodatkowo jeszcze. 108,5 metr. Ekipa przegrywa z ekipą Finlandii w tej sytuacji. O, prawie 15 punktów.
No niestety tak to się zdarza. Przed nami ekipa Polski. Andrzej Stękała był mocnym zawodnikiem w serii próbnej. Andrzej miał ponad 120 metrów przed konkursem. Teraz też daleko. No brawo, wytrzymał tą presję. 122 metry. No typu 19. Później tak samo jak miał Azewiszew z tym skokiem. Brawo. Brawo Andrzej. Jesteśmy na trzecim miejscu. 1,5 punktu za Niemcami i niecałe 4 punkty tracimy do Amerykanów. Brawo. O to chodziło. Żeby pozostać tutaj w czołówce. Szwajcarzy. Kilian Bayer. Szwajcarzy tracą. Było dobrze w pierwszej grupie, teraz fatalnie. Pajer zawala sytuację drużyny. Niespodziewanie Szwajcarzy legnął. 80,5 metra. Niskie noty i stanowi tylko od Austrii. Trzecia ekipa dołącza do ekip, które przegrywają z tą skocznią. Norwegowie. Anders Jakobsen. 10 miejsce do Norwegii po pierwszej grupie. Teraz Jakobsen tylko 88,5 metra. Noty po 17,5. Coś tam nie zagrało. Ewidentnie są za Japonią klasyfikowani. No to się wszystko zaczyna sypać. Ekipy walczące w ogóle o ósemkę. Francja i Kanada teraz. Ekipa prowadząca po pierwszej grupie. Matthew Soucoup. Też nieidealnie. Uuu, sypie się ekipa Francji w tej sytuacji. 100,5 metra tylko Soucoupa. Noty 17, 17,5 punktu i tylko 5. miejsce. Zaczęło się rewelacyjnie, a zaczyna się to komplikować. Przed nami ekipa Czech. 3. miejsce po pierwszej grupie. Jan Matura, pięknie, no zobaczmy jaki paradoks. Jan Matura 126 metrów i nowy rekord skoczni. No niesamowita historia się dzieje. My tu przeżywamy rollercoaster, no zawodnicy niektórzy się męczą, a niektórzy po prostu wykorzystują atuty tej skoczni. I to jest niesamowite, bo każdy może jeszcze tutaj sporo ugrać. Na przykład Andrzej Stękała przechodzi też sam siebie w pewnym sensie, bo lądować od razu z pierwszą próbą poza punktem K nie jest łatwo na nowym obiekcie. A Andrzej potrafi. Potrafi, mimo że nie jest teoretycznym liderem drużyny. Jan Matura. 126 metrów. Piękny skok czeskiego skoczka, który da efekt oczywiście. Na razie daje prowadzenie. Noty 19, 19,5 punktu prowadzenia o 5,5 punktu przed Amerykanami. No zobaczymy, jak będzie wyglądać później. Teraz ekipa Słowenii, która była po pierwszej grupie na 7. miejscu. Ceneprewcy. No bez wypadku tym razem i ląduje dalej niż w serii próbnej. Brawo! Słowenia mocniejsza. 122 metry. Noty 19, 18, pół miejsce piąte. Za Polską zostało 4, a przed Ukrainą i Włochami. To przewaga prawie 20 punktów. No i teraz ekipa Rosji, która była na 5. pozycji po pierwszej grupie. Mikhail Nazarow. Rosjanie byli egzekwo z nami na 5. miejscu. Nazarow teraz podobnie czy ponad 120 metrów, ale słabiej. 120 metrów. Noty 19, 19,5 punktu, miejsce piąte, egzekwo ze Słowenią. Informacja o skoczni, punkt K na 120 metrze, to wszystko się zgadza. Zostali Kazachowie i Estończycy do końca tej grupy. Mogą skorzystać na wpadkach rywali. Arti Aigro. Ekipa była po pierwszej grupie 11. Arti Aigro, skok ma w miarę przyzwoity. 114 metrów, noty po 19,5 punktu. Ekipa awansowała na 9. miejsce. Liderem Czesi, na 2. miejscu Amerykanie, 3. drużyna Niemiec, 4. Polska. Cały czas jesteśmy wysoko. 5. Słowenia z Rosją. 7. Ukraina i Włochy. I 8. Francja z Kanadą. 1/3 punktu za nimi są Kazachowie z Estończykami. 10. Japonia, potem Norwegia, Finlandia, Szwajcaria i Austria. Wydaje się, że 9 ekip będzie walczyło o 8. U 10. Japonii traci ponad 20 punktów do 8. Francji i Kanady. Tu będzie już dużo trudniej o odrobienie strat. Podobnie Norwegom, którzy tracą jeszcze więcej tych punktów. Nie mówiąc o Finach, Szwajcarach i Austriakach, którzy już tak praktycznie mogą pomarzyć o ewentualnej finowej 8. Przed nami ekipa trzecia, grupa trzecia. Zaczynają drużyna Ukrainy i Włoch. Witalii Kaliczenko, miejsce 7. drużyny. Po dwóch grupach. Witalii Kaliczenko, dobry skok. Koło punktu K. Dokładnie 119 metrów, noty 19, 19,5 na razie prowadzenie w ekipie, najlepsza odległość na razie. No i Amerykanie. Patryk Gąsienica, wystarczy 105 metrów, mniej więcej 106, bo Amerykanie mogli być przed Ukrainą i Włochami. Patryk Gąsienica osiąga podobny wynik do serii próbnej. Z Telemarkiem, co ważne, 115 metrów, noty 19, 18,5 punktu, jest prowadzenie z przewagą 19 punktów nad Ukrainą i Włochami.
No i ekipa Finów po dwóch grupach awans z 14 na 12 miejsce. Ale też z tego 12 miejsca tylko mogą co najwyżej bronić. Janne Happonen, dobry skok w tej grupie. 121,5 metra. Noty 19, no ale lokata ostatnia oczywiście. 121,5. Siódmy wynik indywidualnie, a szkoda, że Finów nie będzie w serii finałowej. Teraz Niemcy i Sven Hannawald. Ekipa Niemiec trzecia po dwóch grupach. Hannawald też odważnie walczy. Piękny skok Hannawalda. 124,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu. Wykorzystali fakt, zawsze byłby trochę Patryk Gąsienicy i Niemcy na czele. O prawie 16 punktów Niemcy przed Amerykanami. Proszę bardzo. No i teraz ekipa Japonii. Po dwóch grupach 10 miejsce. Teraz Kenshiro Ito. Też przechodzę siebie w tym momencie. 124 metry. Noty po 19,5 punktów. Drużyna przekroczyła 300 punktów. 60 punktów przed Finlandią jest Japonia. No i teraz ekipa Austrii. Austriacy po dwóch grupach spadli na ostatnie miejsce. Teraz trudna sytuacja Clemensa Leitnera, ale Leitner też będzie walczył o każdy metr. Poza punktem karnym, ale z upadkiem. 120 metrów z upadkiem daje Austrii ostatnie miejsce. No i nasza ekipa, drużyna Polski, czwarte miejsce po dwóch grupach. Krzysztof Miętus, byle nie zawalił próby. Tylko się o to musimy modlić, żeby nie było słabego skoku. No nie ma słabego, bo jest Telemek chociaż. 108 metrów. Noty 19, 19,5 punktów jest trzecie miejsce, ale aż 15 punktów tracimy do Amerykanów. Do Niemców 30. Natomiast ważne, że udało się to ustać, bo gdyby jeszcze do tego doszedł upadek, no to stracilibyśmy szansę na ósemkę. Szwajcarzy. Gregor Deschpanden, ekipa 13. Po dwóch grupach Deschpanden niewiele to zmieni. Odległość 117 metrów. Noty po 19,5 punktu. Ekipa Norwegii przed nami. Bjørn Einar Rumoren. Drużyna na miejscu 11. Po dwóch grupach. Bjørn Einar Rumoren zmienić wiele nie może. Odległość Rumorena 117,5 metra. Noty 19. Miejsce 6 za Japonią. Przed Finami w tym momencie, ale różnice punktowe są dość wyraźne. My mamy tylko 4 punkty przewagi nad Ukrainą i Włochami. Niestety. To może być niepokojące przed ostatnią grupą. Teraz Francja z Kanadą i Mackenzie Boyd-Klaus. Ekipa 8. Po dwóch grupach Mackenzie Boyd-Klaus dalej kontroluje kryzys drużyny. Mackenzie 107,5 metra. Noty po 19,5 punktu. I tu górą wychodzą Japończycy w tej grupie. Francja z Kanadą może spać poza ósemkę w tej grupie. Ekipa Czech. Prowadząca po dwóch grupach. Wojciech Sztusa potrzebuje 120 metrów mniej więcej, by się utrzymali prowadzenie. Sztusa ląduje bliżej. Sztusa ląduje bliżej i to z 5 metrów bliżej i z upadkiem jeszcze. 114,5 metra. Noty dziesiątki. Czesi spadają na piąte miejsce. Za Ukrainę i Włochy, a przed Japonię. My utrzymujemy trzecie miejsce i prawdopodobnie na trzecim możemy pozostać. Jeszcze ekipa Słowenii, która może tu wszystko ustanowić. Słowenia i Rosja. Lovrokos. Słowenia była na miejscu piątym. Teraz Lovrokos ląduje dość daleko. 115 metrów. Noty 19, 19,5 punktów. Słowenia jest przed nami o 8 punktów. No i Rosja. Czy będziemy na czwartym miejscu, czy na piątym? Rosjanie byli na piątym miejscu. Byli od nas ciutkę słabsi. Ale teraz będzie odwrócona rola. Maksimoczki ląduje daleko. 123 metry. Noty po 19,5 punktów. Rosjanie na drugim miejscu. 7 punktów i 30 straty do Niemców, a przed Amerykanami o 8,4. My spadamy na piąte miejsce, ale wciąż niemal na pewno mamy pewną serię finałową, bo nad dziewiątą Francją będziemy mieć przewagę bardzo bezpieczną. No chyba, że Kozłowie coś zrobią tutaj. Zobaczymy zresztą. Luka Mendes, ekipa dziewiąta. Po trzech grupach Luka Mendes przeciętnie i z upadkiem jeszcze dodatkowo. No to sobie sytuacja drużyna utrudniła. 113,5 metra. Niskie noty. 10 miejsce tylko. Gdyby nie upadek, drużyna Kasuchów byłaby w safe nowej jedną nogą. A więc prowadzą Niemcy, na drugim miejscu Rosja, trzecie Amerykanie, czwarta Słowenia, piąta Polska, na szóstym miejscu Ukraina i Włochy, potem Czesi i Japonia. Dziewiąta Francja z Kanadą, potem Kazachowie z Estończykami, Norwegia na miejscu 11. Norwegia na miejscu 11, później Finowie na 12, Szwajcarzy na 13 i ostatnia Austria, zdecydowanie najsłabsza. Już za chwilę ostatnia grupa i poznamy ostateczny skład serii finałowej.